Analiza indeksów WIG20, DAX i S&P według technik Fibonacciego. Witam Państwa. S&P w skali tygodniowej, tutaj niewiele się zmienia. Eksponowany przeze mnie korytarz cenowy 1432-35 jest nadal kluczową barierą podażową na S&P. W jej rejonie, jak mogliśmy się przekonać, doszło do wzrostu presji podażowej, choć determinacja sprzedających nie okazała się na tyle silna, by strefa lokalna, zapora popytowa 1388,91 mogła ugiąć się pod naporem podaży. Ta strefa tak mniej więcej wygląda na wykresie w skali dziennej. Sugerowałem w ostatnich komentarzach, że na wykresie S&P może dojść do ukształtowania się formacji ABCD bądź XABCD. W tym rejonie 1388,91 wypadają najsilniejsze projekcje struktury ABCD, bowiem fala AB równa się fali CD, więc rzeczywiście jest to wiarygodne w ujęciu krótkoterminowym strefa wsparcia wzmocniona w postaci przebiegającej tutaj median line. Na DAX-ie również ukształtował się układ ABCD, dlatego w niewielkim stopniu zmodyfikowałem w tej chwili strefę wsparcia, pierwszą zaporę popytową, biorąc tutaj właśnie pod uwagę głównie projekcje tego widocznego na wykresie układu ABCD. Czyli pierwszą strefą wsparcia jest w tej chwili zakres 6866,79. Natomiast w momencie zanegowania zniesienia 61,8 pokazywanego ruchu spadkowego moglibyśmy uznać, że indeks DAX wchodzi na ścieżkę macierzystego trendu i tym samym jakby realizuje się potencjał wzrostowy wynikający, czy też drzemiący, mówiąc w cudzysłowie, właśnie w tym układzie falowym. Ciekawie wygląda również nasz rodzimy indeks. Dość precyzyjnie zadziałała strefa 2220-23. Z tego rejonu bykom udało się wykreować ruch odreagowujący, czy udało się dzisiaj tak naprawdę. Wczoraj impet ruchu spadkowego wyczerpał się w okolicy 2220-23. Teraz zwróciłbym uwagę na lokalną zaporę podażową 2272-75. Jej zanegowanie byłoby dość ciekawym wydarzeniem, w takim ujęciu krótkoterminowym, zapowiadającym ruch, no przynajmniej tutaj w kierunku tej górnej median line. Podsumowując, wszystkie analizowane tutaj indeksy dotarły tak naprawdę do takich stosunkowo pierwszych istotnych zapór popytowych Fibonacciego. Można wysnuć wniosek, że jeśli te zapory nie utrzymają presji podażowej, na rynkach dojdzie do pogłębienia się fali przeceny. Dziękuję bardzo.